Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozbierać słynne BM-y. Mamy 3 sztuki. 360 gram. Na złomie, nie wiem, po złotówce by policzyli, 36 groszy. Rozbierzemy, zobaczymy, co tu mamy. Śrubki stalowe. Ten BM już strzelił. W środku piasek kwarcowy. Prawdopodobnie piasek kwarcowy. Aż tak się nie znam na tym. To jest cała ceramika. To, co na najwięcej waży, to idzie w śmieci. Nic z tym nie zrobimy. Teraz sprężynka. Teraz co ważne, to trzeba ten bolec trzeba wybić, bo to jest blaszka aluminiowa. A z bolcem zaraz powiem co i jak. Magnesem, tak, jest aluminiowa blaszka, bolec zostawiamy. Tu jest troszeczkę inaczej zabezpieczony, ale też wybijemy. Myślę, że już. Jakaś jeszcze blaszka zabezpieczająca, bo w tamtym nie było. Kolejna blaszka tutaj. Troszkę śmieci w tym jest. Bolce osobno. I bierzemy się za kolejne. Piasek. To powinna być blaszka miedziana, ale widać, że przepalona strzeliła. BM-y dokonały swojego żywota. Tu chyba ktoś próbował majstrować przy tym. Thank you.
pójdzie. Ktoś jakby zobaczył, to by powiedział, że te bramy mają końcówki mieć pobielane. Wielu to tak wrzuca, no ale rzeczywistość jest troszeczkę inna, o tym będzie później. I ostatni do rozkręcenia. Także wszystkie trzy szczeliły. Tak jak widać. Bardzo siedzą. Zaraz wyciągniemy. I wyskoczył. Jeszcze tylko plastiki. I jeszcze jeden ostatni. I tak, mamy śmieci, ten piasek, to wszystko idzie do kosza. Nawet nie wiem, był to ten jaki, to piasek. I tak, skończyliśmy tutaj naszą rozbióreczkę. Przeważymy. Deko. Złom jest po 90 groszy. Nic nam nie pokazuje za złom. Złom trafia do puszeczki, parę śrubek. Teraz aluminium. Aluminium po 5,60, 14 groszy mamy za aluminium. Aluminium na razie tutaj na bok. I ktoś by mógł powiedzieć, mieć pobielane. Jeśli byśmy oddali to na Metal Leo, gdzie ja wysyłam, mieć pobielana na dzień dzisiejszy jest po 20 8
2,38. Ale tu zaraz magię zademonstruję, co niektórzy wiedzą. I teraz wam pokażę, czy się sprawdzi moje podejrzenie. No i tak, już się przebrałem, rękawiczki założyłem. Zobaczymy, czy to jest ciecz drżąca. Trzeba uważać. To jest czystsze. Jest tutaj. Zmienia kolor. Jeszcze możemy tak odłożymy. Weźmiemy następny. Troszkę go przepiłować. I teraz tak. To, co mam. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać. Nie będzie. To jest ciecz probiercza do sprawdzania, czy to jest posrebrzane. Jeśli ciecz jest pomarańczowa, jak widać tutaj, się zmienia kolor na bordowy, tak jak tutaj. Jeszcze. Taką ciecz już mam starą. Jak widać tutaj bordowy kolor, to jakby krew była, czyli znakiem tego jest to materiał posrebrzany i ja tego nie sprzedam na złom jako miedź pobielana, tylko do odzysku srebra. Tutaj już mam to takich sporo. Tu z takich innych BM-ów. Takie większe. Różnego rodzaju ze styczników. Dorzucamy do naszego tutaj pojemniczka. Tą ciecz też tu wkładam. To jest od tego. Pudełeczki mam opisane. Jak się uzbiera całe, pójdzie do firmy, która odzyskuje srebro. Zobaczymy, jaki będzie z tego wynik, czy się opłaca to zbierać. Także co, dzisiaj głównym tylko zarobkiem jest to aluminium, które było po 5,60 i jest 14 groszy zarobione, bo tamtego nie wiem, jaka jest cena na dzień dzisiejszy. Nie wiem, ile tego srebra się uda odzyskać. Zapraszam do łapkowania, jeśli się podobało, jeśli nie, oczywiście może być łapka w dół. Zapraszam do komentowania i do obejrzenia pozostałych filmów. Trzymajcie się.